Jesteśmy w bazie Mikołajowej przy ulicy Odmentowej w Krakowie w otoczeniu prezentów, więc trudno sobie wyobrazić lepsze tło do rozmowy o pomaganiu. Ze mną jest Monika, która koordynuje zbiórkę prezentów dla hospicjum. Powiedz, co jest w tych paczkach? No, w paczkach są takie bardzo ważne rzeczy, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne naszym dzieciom, ponieważ my mamy tutaj 50 rodwoje pacjentów plus ich rodzeństwo. Więc są to głównie pampersy, chusteczki nawilżające, różne gerberki, soczki, owoce zmiksowane, to wszystko co naszym dzieciaczkom jest najbardziej potrzebne. Mm -hmm są środki higieniczne to są kosmetyki. również środki higieniczne tak są kosmetyki są żele pod prysznic płyny do kąpieli dla dzieci to wszystko co jest potrzebne dzieciom i osobom które cierpią na alergię ponieważ to jest też główny problem naszych pacjentów mhm. czyli stawiamy na takie bardzo konkretne wsparcie konkretną pomoc tak tak pytamy rodziców pytamy rodziny co jest najbardziej potrzebne naszym dzieciom i Tutaj, jakby w ten punkt. Celujemy z naszą pomocą. Mhm. Czy właśnie takie podstawowe artykuły, no bo to właściwie pomaga przetrwać rodziną? Tak, często jest tak, że osoby, które chcą nam pomagać, pytają, dlaczego takie podstawowe rzeczy. No właśnie te rzeczy podstawowe są najbardziej potrzebne naszym dzieciom, ponieważ to są rzeczy, które są cały czas używane przez rodziny. Dzieci jedzą w specjalny sposób, nie są to dzieci zdrowe, można powiedzieć. Że czasem dzieci całkiem dorosłe, bo i dwudziestoparoletnie, mają specjalne takie sposoby na, na jedzenie, jak sądy, jak, jak PEGI, i w specjalny sposób otrzymują pożywienie, więc to nie może być pożywienie takie jak dla zdrowego człowieka. Stąd te gerberki, kaszki. Owoce, które są zmiksowane, zblendowane, i to wszystko trafia właśnie do rodzin. Mhm. Czyli wiemy, że rodzicom dzieci chorych przewlekle, nieuleczalnie właśnie taka konkretna pomoc jest potrzebna najbardziej. Dokładnie tak. Mhm. Czy to jest też taka pomoc, która trochę odciąży ich. I finansowo i, 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 no i te myśli pomoże mi skoncentrować trochę na czymś innym w okresie świąt, bo jednak święta to jest czas, że każdy się do tych świąt przygotowuje, a oni się martwią, czy, czy im wystarczy na święta, no bo właśnie to wszystko to przecież jest ogromny wydatek. Dokładnie. Te wszystkie rzeczy, które tutaj gromadzimy, to jest zabezpieczenie dla rodzin na cały rok. To jest przy okazji świąt, kiedy nasze serca są najbardziej otwarte, my organizujemy te zbiórki po to, żeby cały rok wspierać rodziny, wspierać rodziny właśnie w te najbardziej potrzebne dla nich środki, aby mogli przetrwać, nie martwiąc się, że nie mają pampersów, tych najbardziej po, takich podstawowych produktów do tego, żeby przetrwać godnie w, w rodzinie. Bo jak choruje dziecko przewlekle i nieuleczalnie, choruje cała rodzina, choruje też domowy budżet, Dokładnie a te wydatki tak. związane z chorobą są ogromne. Najczęściej są problemy z pracą, bo jeden z rodziców najczęściej jest wyłączony z możliwości zarobkowania, więc każdy może sobie wyobrazić, jakie są trudności z tym

Myślimy też o rodzeństwie. prawda, Bo jednak święta to jest też czas upominków, prezentów. No czasami te, te, te prezenty na Mikołaja czy pod choinkę są, są bardzo skromne, no bo jednak no po prostu nie stać rodziców na to, żeby, żeby sprawić radość wszystkim dzieciom. No muszą myśleć o tym, co, co pomoże. Im Ponieważ przetrać. opiekujemy się naszymi pacjentami, opiekujemy się całą rodziną, opiekujemy się także rodzeństwem, nie może dziecko zdrowe, brać, siostra patrzeć na to, że dziecko. Dziecko chore, nasz pacjent jest obsypywany prezentami, a, a drugie dziecko stoi. Tak? To, nie, to jest absolutnie nie do przyjęcia i dlatego my dbamy o całą rodzinę. Stąd zabawki, stąd y, też y, słodycze, stąd y, różne inne produkty, które z kolei przynoszą radość dzieciom, tym zdrowym, które są w rodzinie dziecka chorego. I też chodzi o to, żeby wywołać uśmiechy na ich twarzach, bo być może tak. rodzice nie byliby im w stanie po prostu prezentu mikołajowego czy podchoinkę sprawić. Tak. Czyli tak no przede wszystkim podstawą jest, to, jest ta wiedza, tak? że znamy rodziny, wiemy, jakie są ich potrzeby, wiemy jaka jest ich sytuacja finansowa. Dokładnie. Rodziny nam przekazują informacje w formie listów od dzieci, bo oczywiście większość naszych pacjentów nie jest w stanie sam napisać listu. To są listy pisane przez rodziców, przez rodzeństwo, które jest związane z naszymi pacjentami i również przez nasz personel, który przyjeżdża w każdym dniu, ma kontakt z rodziną. Więc te wszystkie rzeczy są konkretnie celowane na potrzeby danego dziecka, stąd na przykład rozmiary pampersów są szczegółowo podawane, które są nam potrzebne, rodzaj kaszek, rodzaj zupek, czyli te wszystkie produkty są konkretnie dopasowywane do danej rodziny. Czyli co roku rodzice informują, jakie są potrzeby, co roku te, te, te informacje są aktualizowane. Dokładnie. Przed każdą akcją pytamy na nowo, co jest potrzebne dla danego pacjenta i dla rodzeństwa, i to wszystko później przekazujemy darczyńcom. Czyli pomagać można na różne sposoby, ale jeżeli myślimy o rodzinach, dzieci chorych, to raczej koncentrujemy się na tym, co. Podstawowe i, i, i co pomo pomoże im przetrwać. Co naprawdę tak? pomaga, dokładnie. Taka paczka to jest taka trochę apteczka pierwszej potrzeby, bo tam jest wszystko to, co pomaga tak, e, tak. na bieżąco. To na czasem radzie. zadziwia osoby, y, osoby z zewnątrz, y, bo tutaj jakieś pampersy, chusteczki, żele pod prysznic, y, osobie zdrowie wydaje się to dziwne, że oni tutaj chcą jakąś zrobić taką paczkę przyjemnościową. A to jest właśnie to, co jest najważniejsze i to jest to, co największą przyjemność sprawia rodzicom, bo to daje, tak jak powiedziałaś, ulgę im i w finansach, i w ogóle w myśleniu o tym, jak zabezpieczyć te najważniejsze produkty, które są do, do przetrwania potrzebne. No właśnie, czyli podkreślmy to, co podstawowe i tak naprawdę pojedyncze te rzeczy nie kosztują wiele, bo, bo taki słoiczek od 3 do 6 zł, czy, czy, czy paczka chusteczek nawilżanych, to nie jest ogromny wydatek, ale jeżeli musimy kupować tego dużo, tak, to musimy się robi, mieć w zapasie, tak. to wtedy robi się ogromna kwota. ogromna kwota i obciążenie dla budżetu. Czyli po prostu odciążamy rodziny, dzięki temu mogą spokojnie myśleć o świętach. E o, o tym, jak się do tych Świąt przygotować i żeby była spokojna rodzinna atmosfera. Każda rzecz, każdy produkt, który tutaj jest, jest naprawdę bardzo cenny. Jeszcze przy okazji dziękujemy za to wszystko naszym darczyńcom. Przychodzą osoby, które są osobami prywatnymi, organizują się całe szkoły, osiedla. Także tym wszystkim darczyńcom tutaj przy tej okazji bardzo, bardzo dziękujemy. Bo to jest też istotne, że warto łączyć siły, że tak w pojedynkę ciężej jest. tak. Ciężej jest... bardzo dużo osób właśnie łączy się w grupy i w grupach nam pomaga. Także to jest bardzo cenne. w pojedynkę też jest trudno jest też taką trudniej, tak. paczkę skonstruować. A, a w grupie, jeżeli każdy dołoży coś od siebie, to wtedy przychodzi Dokładnie. naprawdę ogromna dostawa. Czyli kończy się akcja Mikołajowa, ale cały czas y, zbieramy, bo przed nami święta i tak. też będziemy chcieli. Do końca roku radzić. jeszcze zbieramy produkty, y, lista jest podobna. Bardziej na święta jeszcze myślimy o rodzicach w tej pomocy, czyli rzeczy takie jak proszki do prania, pościele to wszystko, co rodzicom do opieki nad dziećmi jest potrzebne. To, to każdy z Państwa, kto ma rodzinę wie i, i teraz zbieramy z kolei będzie do 20 grudnia kolejna akcja nasza tutaj w hospicji organizowana, także zapraszamy też do kontaktu. I zachęcamy do pomagania. I zachęcamy do pomocy. Dzięki wielkie. Dziękuję.